Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i dzisiaj zapraszam na kwiaty surfinie i petunie w całej swojej okazałości. Są to bowiem kwiaty, które najczęściej goszczą na naszych balkonach. I teraz pytanie, czy wiecie, czym różnią się petunie od surfini? Bo podstawowym gatunkiem tych roślin i surfini i petuni to petunia ogrodowa. I japońscy naukowcy za pomocą inżynierii genetycznej stworzyli bujną odmianę petunii. I teraz tak, nie wszystkie petunie są surfiniami, ale każda surfinia jest petunią. Także petunia ogrodowa to jest podstawowy gatunek. Surfinie są odmianą petunii i one są gęściejsze, bardziej bujnie kwitną. Mają łodygi takie dłuższe, zwisające. Te wszystkie takie kwiaty, które widujemy na tarasach, balkonach, tak mocno zwisające, to są właśnie surfinie. One kwitną najbujniej i mają najdłuższe te łodygi. Dajcie znać w komentarzu, które Wasze są ulubione kolory tych kwiatów, w jakich lubujecie się najbardziej, które przeważnie kupujecie na balkony, na tarasy. I ciekawa jestem, czy ktoś z Was sadzi petunie do ziemi jako kwiaty ogrodowe. Bo są odmiany tak jak supertunia, która jest bardzo mocnym kwiatem, jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne, deszcz nie jest jej aż tak straszny. I jak posadzimy kilka sadzonek obok siebie, to wtedy przepiękny dywan nam stworzą. Cudownie wyglądają też supertunie, jak posadzi się je przy ścieżce od furtki do drzwi, jeżeli macie ogrody. Wygląda to przepięknie. Całość usłana kwiatami, można przy tych petuniach, supertuniach posadzić też niższe byliny, rośliny takie płożące i też będzie się to przepięknie komponowało. I surfinie, i petunie są wspaniałymi kwiatami, jeżeli chodzi o komponowanie ich z innymi kwiatami. Bardzo często są zestawiane z werbeną, z pelargoniami. Wyglądają wtedy przepięknie. Napiszcie w komentarzu, z czym Wy lubicie zestawiać swoje surfinie. Jestem ciekawa, jaką kolorystykę wybieracie i z którymi roślinami lubicie komponować swoje donice. Tutaj do filmu, który Wam przygotowałam, wkradło się kilka aranżacji, które nie zawierają petunii i surfinii. Na pewno też zwróciliście uwagę, ale już ich nie usuwałam, już zostawiłam. Także jest kilka zdjęć, które tych kwiatów nie mają. Ja za dzisiaj Wam bardzo cieplutko dziękuję i zapraszam na kolejny filmik. Pa, pa!
don't need.